11 lipca na placu przy ulicy Zamenhofa odbył się Pchli Targ wraz z Festiwalem Kolorów organizowany przez Radę Osiedla nr 6 w Policach. Organizowaliśmy dzisiaj po raz pierwszy Pchli Targ oraz Festiwal Kolorów. Upamiętniamy tym świętej pamięci Ryszarda Tokarczuka i nie będzie to ostatni Pchli Targ ani Festiwal Kolorów. Będziemy jeszcze organizowali tą imprezę pod koniec lipca i pod koniec sierpnia. Serdecznie Państwa zapraszamy. Podczas imprezy odbył się Festiwal Kolorów, który przyciągnął wiele rodzin z dziećmi. O godzinie 12 odbył się pierwszy wyrzut kolorowych proszków. Dobre szaleństwo! Festiwal nadziei i radości! W trakcie Pchlego Targu dostępna była puszka małej Ingi, do której mieszkańcy mogli wrzucać datki na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Bardzo mi się podoba, bardzo fajny pomysł, bardzo fajne wsparcie dla Ingi. No i fajne dla dzieciaków, nie? Coś się dzieje, no. A kolorki jest, muzyka jest super. Jesteśmy pierwszy raz na takiej imprezie, bardzo się cieszymy, że mogliśmy przyjść. Jest wspaniale, bardzo miła atmosfera, no i cieszymy się, że możemy pomóc Indze, że możemy zbierać dla niej pieniążki, żeby była w końcu zdrowa i lepiej się czuła. Podoba mi się do festiwalu. Dla dzieci jest super, tak? Radość niesamowita, oczywiście szczytny cel, no i przede wszystkim zabawa. Superancka zabawa dla dzieci. Kolejne Pchle Targi odbędą się pod koniec lipca oraz pod koniec sierpnia. Siódmego lipca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się wystawa prac studentów Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod nazwą Police – Miasto Słońca, Zieleni i Wody. Nasze zadanie polegało na tym, że początkowo przygotowaliśmy strategię rozwoju Polic, krótkoterminową i długoterminową. Została wybrana najlepsza i potem przygotowywaliśmy już z większą szczegółowością obszary opracowania. W wielu przypadkach jest to zabudowa mieszkaniowa z usługami. Tutaj na przykład mój projekt dotyczy tylko zabudowy usługowej. Jest to projekt amfiteatru wraz z takim małym obiektem kultury i gastronomii. Projekty stworzone przez studentów dają świeży pogląd na niezagospodarowane tereny i są inspiracją dla władz gminy. Jedna z prac zakładała koncepcję stworzenia terenu rekreacyjnego nad rzeką w Jasienicy. Główne założenie jakby obejmuje stworzenie strefy publicznej, która będzie się wzajemnie przenikała. Jakby planujemy tam zlokalizować funkcję sportową, funkcję gastronomiczną oraz funkcję wypoczynkową. No i dodatkowo jeszcze z takich jakby rzeczy, które by mogły obsługiwać mieszkańców, to będzie wybieg dla psów, no i taka część spacerowa. No i jakby całość będzie zwieńczona taką budynkiem, w którym będzie jakby znajdowała się marina oraz też ośrodek kultury i to jest jakby dominanta na tym terenie. Wystawa została zrealizowana w ramach wieloletniej współpracy gminy Police z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. W ramach przedmiotu, który my nazywamy zarządzaniem miastami, mają możliwość zaprojektowania wybranych przestrzeni dla Polic. Police wskazały, które przestrzenie są kluczowe, które są interesujące, oprócz tego studenci mogą je wybrać. No i z tegoż właśnie powodu dostarczają co roku taki szeroki pakiet bardzo fajnych opracowań, które myślę, że wychodzą koncepcyjnie troszeczkę przed realizacją, wiadomo, bo są to prace studenckie, ale dają taki świeży pogląd gminie na to, co można zrobić na różnych terenach. Pozostałe projekty zakładały powstanie przystani żeglarskiej, muzeum wraz z rezerwatem czy ekozakątka. Wystawa prac odbywa się co roku. Okres wakacyjny to czas nie tylko wyjazdów, ale i przyjazdów turystów do naszego miasta, gminy czy regionu. W sądzie zapytaliśmy o miejsca godne odwiedzenia i polecenia. Na pewno Trzebież, na pewno Nowe Warpno. No i tutaj okolicznie ewentualnie można pochodzić, pozwiedzać Police, jeżeli ktoś faktycznie ich nie zna. Do Trzebieży można pojechać, wiem. A tak? Żadnych takich atrakcji, żeby... Chyba brakuje jakiejś reklamy, wydaje mi się, żeby rozdmuchać, rozgłosić. A proszę nam powiedzieć, skąd Państwo przyjechali? Z Opola. Trzebież, tam to, no jeszcze nie dokończone, remont nie, no bo wiadomo, że spalił się. Co tu jeszcze jest w Policach? Ta impreza ostatnio była na placu.
Remont promenady w Trzebieży został niedawno ukończony i można po niej swobodnie spacerować, ale w samych Policach są również miejsca, które warto odwiedzić przez turystów. Dla mnie atrakcją są ruiny fabryki na przykład. Teraz już zaczęły jeździć z rad na wycieczki, panie, no nie, to dla dzieci tego. Oprócz starej fabryki można odwiedzić Muzeum Historyczne Skarb, obejrzeć pozostałości Kościoła Mariackiego w Policach, lapidarium, ruiny klasztoru Augustianów w Jasienicy czy kościół szachulcowy w Niekłączycy. Rozpoczął się sezon wakacyjny. Część osób planuje wyjazd za granicę. Warto wiedzieć, czego nie wolno nam przywozić z innych krajów. Pamiętajmy, że o tym, jakie ilości takich produktów możemy przewieźć, decyduje na przykład transport, czy jest to transport lądowy, morski czy lotniczy, że możemy przewozić produkty o określonej wartości, bądź też niektórych produktów przewozić w ogóle nie powinniśmy. Jeżeli chodzi o prezenty, to możemy przewozić prezenty o wartości do 300 euro, jeżeli jest to transport lądowy, a więc przekraczamy granicę samochodem, czy też do 430 euro, jeżeli jest to transport lotniczy lub transport morski. Jeżeli się leczymy, przewozimy leki, to też należy sprawdzić, które leki są zabronione w państwie, do którego się wyjeżdża, jaką ilość takich leków można przewieźć. Wyroby tytoniowe też są limitowane w zależności od tego, czy jedziemy samochodem, czy jest to samolot, statek morski, czy przewozimy papierosy, cygaretki, czy jest to tytoń, bądź też papierosy elektroniczne. Z wakacji nie wolno przywozić pamiątek pochodzących na przykład z roślin czy zwierząt objętych ochroną, choćby wyrobów z kości słoniowej. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli ktoś chce legalnie przywieźć taką pamiątkę, powinna ona mieć specjalne zezwolenie i świadectwo CITES. Dobra kultury również są produktem, na który zwracamy uwagę i nie zawsze można takie towary przewozić. Pamiętajmy, że zabronione jest wprowadzanie na terytorium Unii Europejskiej, a więc też Polski dóbr kultury, które zostały nielegalnie wyprowadzone z terytorium kraju, w którym powstały lub zostały odkryte. Takie nielegalne przewozy grożą oczywiście wysokimi karami finansowymi. Pamiętajmy, że przewożąc środki o wartości powyżej 10 tysięcy euro w gotówce można je przewieźć tylko i wyłącznie po zgłoszeniu służbie celno-skarbowej lub organom Straży Granicznej. Podróżni powinni pamiętać, by nie zostawiać bagaży bez opieki w miejscach publicznych i nie powierzać ich obcym. Nie należy też przyjmować od nieznajomych paczek do przewiezienia przez granicę. Więcej informacji można znaleźć na stronie granica.gov.pl. Zbiórka dla Ingi została obniżona. Obecnie brakuje blisko 3 200 000 zł. Potrzebna jest pełna mobilizacja. Każda złotówka przybliża do celu, jakim jest pokonanie choroby i szansa na normalne życie. Zbiórka trwa do 8 sierpnia. Dzięki ogromnym sercom ludzi, którzy nas wspierają, dzięki organizowanym kiermaszom, zbiórkom do puszek oraz pieniążkom przekazanym od rodziców Frania Kępy, możemy obniżyć zbiórkę o 700 tysięcy złotych. Bardzo wszystkim dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie. I prosimy o dalsze wsparcie. Za miesiąc nasza Ingusia kończy roczek. Najlepszym prezentem dla niej na te urodziny byłoby uzbieranie brakującej kwoty. Bardzo prosimy o pomoc i dziękujemy za wszystko. Thank you.